No witam serdecznie. Chcesz wygrać tego skina, zostaw oczywiście suba, dzwonę, łapę w górę pod filmem. Oglądaj film do końca, żeby poznać hasło konkursowe. No i oczywiście użyj kodu Croxy na CaseHago. Jak osobą pełnoletnią jesteś, wystarczy, że zalogujesz się z linku z opisu, bądź oczywiście klikniesz magiczny zielony guziczek w prawym górnym rogu. Jakbyś chciał sobie załadować, to tutaj oczywiście kodzik Croxy przez 2x możesz sobie wpisać. Po oczywiście zalogowaniu się z linku z opisu nie dość, że 10% więcej do każdej wpłaty zyskacie, to jeszcze dwie skrzynki na Star za free. I osoby, które wpłacają z kodem Croxy, mają szansę na wygranie takich pięknych skinów. Kosa cały czas jest, ostatnio poszedł kałaszek, więc zapraszam oczywiście do wspólnej zabawy, jak są pełnoletnie jesteś. No i oczywiście im większa wpłata, tym większa szansa na wygraną danego skina. Zapraszam cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym Croxy otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. No my oczywiście przechodzimy do kręcenia, czyli to, w czym jestem najlepszy. Zobaczmy sobie klasyczne skrzyneczki, bo mamy tutaj trzy skrzyneczki specjalne na oczywiście Black Week, więc wrzucimy sobie skrzynkę za 800 w sztukach 5. Do tego dorzucimy sobie nitra jednego tutaj i do tego na sam koniec niech pójdzie skrzyneczka, no właśnie, no case, który jest na promocji. 2300 zł kosztuje 8300. Koszt tej bitwy bierzemy oczywiście bitewkę 2x2. Więc zobaczmy, jak oczywiście nam na nie pójdzie. Rzucamy 1, 2 i 3 boty. No i liczymy oczywiście, że tutaj zakręcą jakoś dla nas ciekawy. Puch sobie pierwsze otwarcie, no tak, no dosyć przeciętnie. 618, ta M-ka trochę warta jest 900 zł. No dobra, zobaczmy dalej. Wbiliśmy tutaj sobie level przy okazji, więc będziemy mogli sobie odebrać nagrodę. Chyba że zostawimy ją sobie na jakiś, że tak powiem, no moment chwilowego załamania budżetu naszego, tak bym to ujął. Mamy gamma Dopplera, no ale co nam po nim, jak tutaj fosfor spada. Ostatni strzał case, okotnie zależy wszystko, no ale pod George'em nie kieruje, stary. No dzisiaj nie ma wtorku, nie ma soboty, więc automaty tak średnio, no ale George'o tutaj przepięknie, no 13 koła. Dzięki temu udało nam się oczywiście tutaj na łebka wygrać. No i budżet, no naprawdę, no robi się ciekawie. Już na samym starcie tego filmu bierzemy teraz Joker skrzyneczki oczywiście i powrzucajmy może sobie te skrzynki na Black Weeka. 318 zł, wtedy kosztuje ta najtańsza skrzynia na Jokerze, więc zarzućmy sobie 5, do tego Light Deal. Niech będą 3 takie skrzynki, no i właśnie, no ta skrzynka kosztuje na 5 koła, więc nie wiem, czy to jest mądra decyzja rzucać tutaj dwie takie skrzynki na taką bitwę, no ale uznajmy, że warto spróbować. Bierzemy oczywiście CT, no i taka bitwa. 16 koła, stary. Zobacz, czy nam się uda to wygrać. Bot Stewie w naszym teamie, u przeciwników Duck i Fine. Skrzynka kosztuje 318, więc taki survival knife nie jest wbrew pozorom jakimś mega słabym dropem, ale tutaj sypnęło konkretnie 3300 zł, jeszcze tutaj kostka dla Stewiego, więc naprawdę dobrze tą bitwę zaczynamy. Tutaj niestety syfy, no tak naprawdę dla każdego, no ale teraz zaczynamy zabawę, stary, no bo skrzynka za 1500 zł, ta awupka smyk 1000 zł, okej, okay, no ciekawa tutaj wartość tej awupki, biorąc pod uwagę, że no wyszła tak, no jakiś czas temu już, nie? Zobaczmy, teraz potwory za 5 koła i to są znowu te rękawiczki, stary, co wczoraj! 50 koła te rękawice kosztują, jeszcze tej pokarambicie dla mnie, dla Daka, no i co tu się wyprawia, stary? No, ja jestem pod wrażeniem. Dragon Lore dostaliśmy za to, stary. No, trzeba było to rozbić na dwóch, nie? Niestety jesteśmy po takim samym itemie. No, ale co tu się dzieje? No, ja naprawdę pod wrażeniem dzisiaj jestem, nie? Oczywiście. Czy mi się odblokowała nowa skrzynka za level? No tak, przecież ona była od 111 zł. Co my tu mamy w ogóle ciekawego? No powiem tak, no to już są same noże, nie? Oczywiście, skrzynki za level, no odblokowujemy sobie po wbiciu levela, no i możemy je otwierać co 24 godziny, codziennie za free. Więc zobaczmy, co tutaj dostaniemy. No powiem tak, no jest nawajka, no jak za darmo to biorę, tak? 700 zł. Oczywiście też grając na stronie możemy sobie zdobywać cashback, który w dowolnym momencie możemy sobie odebrać. No powiem tak, no dzisiaj bank rozbity, no będzie ciężko go rozbić chyba jeszcze bardziej, no ale spróbujmy, tak? Bierzemy oczywiście skrzynki na Jokerze i wjedźmy w te skrzynki Black Week. Niech będzie 5 takich skrzynek. Czy jest to
delikatna klejka z mojej strony, może minimalnie, ale weźmy teraz bitwę na 4 osoby, bo ostatnio tak kurczę napastuję te bitwy 2 na 2, a dawno nie było bitewek, gdzie musimy jednak pizgać się na 3 przeciwników i być po prostu zdatni na siebie, tak? Więc zobaczmy, no póki co niestety, no troszkę na dziurę, karambit jeszcze dla buły, no skrzynia 5 koła, więc tak naprawdę jedno otwarcie jest nam w stanie dużo zmienić. 7900, sorry, no ale tutaj no niestety, no pograne, no bo tutaj Bati 43 koła prawie przytulił. Myślę, że trzeba tutaj zrobić jeszcze jedną bitewkę, która będzie taką klamrą dzisiejszego filmu, więc zobaczmy, co my tutaj możemy wrzucić do tej bitwy. Ja bym się pokusił o skrzynkę Pidgelot, bo kosztuje 4 koła, no to fajnie, fajnie. Do tego gearboxik Chinatown. Pytanie, czy ufam jeszcze raz, dobra, zaufajmy jeszcze raz tej skrzyni. Skrzynia, której nazwy do dzisiaj nie umiem wypowiedzieć. I niech będzie, no właśnie. Czy skrzynka Nitra może tu wlecieć? Może jak najbardziej. 28 tysięcy złotych koszt tej bitwy. No będzie to coś naprawdę potężnego. Zróbmy bitwę 3 osoby, ryzykujemy, czy wjeżdżamy 2 na 2, tak bardziej zachowawczo. Ja bym wjechał 2 na 2 jednak mimo wszystko, więc robimy tą bitwę. 29 koła prawie, że no oczywiście widz chciałby poznać hasło konkursowe, żeby skina wygrać. Generalnie możesz napisać dzisiaj, czy jesteś na... O, fantastyczne zaczęcie! Skrzynia za 4 koła. Możesz Nie, ej, myślałem, że to będą teraz za 40 koła te rękawiczki, nie? Ale okej, okay, na szczęście dalej jesteśmy w grze, no ale to niestety Hydra 29 koła, no będzie ciężko do tego wrócić, no ale no właśnie 18 tysięcy, no skrzynka, no jak mnie zawiodła w poprzednim. Nie, to jest gównik stary. No powiem tak, no będzie naprawdę już bardzo ciężko to wygrać. No i niestety, no po 80 koła, ja cię pierdzielę. No cóż, no ten Gungnir chyba tak naprawdę zamknął tą bitwę. Ja zamykam ten film, ale oczywiście, bo nie dokończyłem. Jak chcesz wygrać skina, napisz, czy jesteś na moim Discordzie, bo na kanale już skina pojawił się dla was giveaway. Więc zapraszam serdecznie, bo będą one cyklicznie co jakiś czas.